mnie się wydaje, że my musimy mieć niezwykłe skupienie w czasie tych medytacji, które są z rana, czy w czasie satsangów. Potrzebujemy niezwykłego skupienia tak naprawdę. Ja właśnie często pukam do nas na medytacjach i na satsangu i mówię: kochani, nie śpicie, jeszcze większa przytomność niech w tym będzie, jeszcze większa przytomność niech w tym będzie. I to nie dlatego, że czegoś jest za mało w trakcie medytacji. Nie o to chodzi. Bardziej chodzi o to, żebyśmy też przywołali do tego naszą naprawdę całą inteligencję, głęboką inteligencję, żeby rozpoznać, co takiego się dzieje, że wiesz, no, że masz taki moment w poranną godzinę, czy ileś to trwa, że ten umysł jest wyciszony i tak nie hula. Dlaczego tak się dzieje? I też bez wielkiej analizy, ale poprzez wgląd w siebie, co takiego się dzieje, że teraz ten umysł jest na uwięzi i w ogóle nie ma ochoty wyskakiwać i cały czas opisywać, albo nawet jeśli ten opis jest, to on nie jest taki męczący. Natomiast później wchodzimy w ten dzień, wchodzimy w codzienność różnych zajęć i powolutku gdzieś zaczyna przejmować pierwszą planową rolę. W pewnym momencie przejmuje już tą rolę do tego stopnia, że cały czas coś chce robić i nie może wytrzymać nudy, nie może wytrzymać ciszy. I ja mówię o tym, że to jest taki krok w poważny satsang. To jest taki trudniejszy krok. To jest kolejny trudniejszy krok, bo okej, najpierw w tych medytacjach, czy nawet samemu, kiedy mamy taki czas, że gdzieś ta medytacja do nas dociera, jest naturalna, swobodna. Ale kochani, od razu pozbawię was złudzeń. To będziemy dostawać cały czas doświadczenie na miarę. Nauczycie się w jakimś obszarze radzić sobie i będzie lekkość tego satsangu. Życie nie lubi się nudzić, więc będzie podsuwało wyzwania. Będzie podsuwało wyzwania do zastosowania tego satsangu na świeżo, na nowo. I ja nie twierdzę, że to jest łatwe. Nie zawsze to będzie łatwe. Czasami to będzie bardzo trudne. Ale szczerze mówiąc, nie da się tego zrobić siłą. I jedyna metoda, którą znam i wiem, że działa, to naprawdę pobudzenie całej przytomności, pełnego oddania, pełnej miłości, pełnej dedykacji do tego, kiedy robimy to badanie siebie i kiedy jesteśmy w tej przestrzeni i wszystko jest lekkie. Bo wiecie co, ja mam takie wrażenie, że my mamy w sobie jako ludzie też coś takiego, że my nie chcemy takiego dużego wysiłku podejmować. Takiego wysiłku w tym momencie porzucenia, takiej dużej determinacji. I naprawdę potrzebujemy niezwykle silnego też umysłu i charakteru, żeby tym wszystkim tendencjom się oprzeć. Bo wszyscy będziemy mieli takie tendencje do tego, żeby umysł z powrotem przychodził. I nawet jak już jesteśmy nie wiadomo jak daleko i czujemy się nie wiadomo jak świetnie, to potencjał do tego, żeby nam klapki umysłu z powrotem nałożyły się i to dosyć mocno, jest ogromne. I szczerze mówiąc, bez takiej właśnie ogromnej przytomności do tego, żeby połapać się, co takiego się dzieje, czego nie robić za 2 godziny, kiedy będę właśnie z dziećmi w fryworze różnych politycznych czy niepolitycznych wydarzeń, czego nie robić, jak nie iść. Jak wtedy skontaktować się ze źródłem? I umysł na pewno będzie wtedy krzyczał, to jest nudne, daj mi coś, muszę rozmawiać, muszę myśleć, muszę martwić się, muszę planować, muszę robić, etc. No to jest, no, tak to po prostu działa, w każdej chwili działa w ten sposób. I nawet naprawdę, jak będziecie już nie wiadomo jak zaawansowani w tym, to potencjał do tego jest cały czas i to się będzie cały czas wytwarzać. Więc użyjcie tych medytacji, czy takich momentów, kiedy nagle po prostu robi się lekko
żeby jeszcze przywołać do tego przytomność ogromną. Taką inteligentną przytomność, co tutaj się zadziało, że nagle problem, który był gigantyczny, ogromny, po prostu rozpuścił się. Prysnęło to wszystko. My chcemy, albo wydaje nam się, że już jak raz coś takiego doświadczymy, albo doświadczymy to parę razy, to już potencjał umysłu i nakładania tych okularów zniknie. Nie. Nie zniknie. Żywy satsang cały czas, połapanie się, jak to się dzieje w tych momentach, kiedy puszcza i użycie tego w sytuacji, kiedy to jest potrzebne. Kiedy już po prostu, wiesz, jest gubisz się, jest totalny chaos, jest jeszcze głośniej niż kiedykolwiek i przypominasz sobie, jak to było z tym satsangiem. Ja nie mogę powiedzieć swojemu umysłowi, żeby przysłowiowo zamknął się, bo się nie zamyka. Jak ja mu powiem, żeby był cicho, nie będzie cicho, będzie komentował. Będę komentować, co się dzieje i będę szukać, żeby się czegoś złapać, żeby coś mieć, żeby coś robić, żeby coś analizować. Jak to było rano, że udawało mi się trzymać to na uwięzi? I wtedy nie mamy wyjścia, musimy zastosować spojrzenie z dystansu, które jest poza umysłem, spojrzenie z dystansu, które nie należy do umysłu. Bo najpierw nawet nasz umysł jest sobą zmęczony, bo też czujemy, co się dzieje z naszym ciałem i on też chce odpocząć, ale chce odpocząć po swojemu i długo nie da rady. Więc my musimy te wszystkie warstwy zobaczyć. One będą się cały czas nakładały, aż w końcu coś w nas puszcza. I mówię zupełnie serio, to czasem jest bardzo trudne. Czasem jest to bardzo trudne. Ale ja nie znam innego narzędzia jak to, żeby sięgnąć do źródła i spojrzeć spoza umysłu i skontaktować się ze swoim źródłem naprawdę. I macie też potwierdzenie tego. Wasza frustracja w takich momentach jest takim potwierdzeniem, że słowny satsang nie działa. Słowna medytacja, w której sobie coś powiem i tylko sobie powiem, nie zadziała. Muszę, jeśli chcę doświadczyć tej ulgi, to muszę naprawdę skontaktować się ze źródłem. I pod tym względem życie jest wspaniałe. Pod tym względem życie jest wspaniałe, bo kiedy przestaniemy się bronić umysłem, to po prostu daje nam w każdej chwili możliwość smakowania tego życia w sposób pełny. Ale najpierw musimy pokonać ten opór we wszystkich sytuacjach, a będziemy testowani we wszystkich sytuacjach.